Myślę, że są dwie bardzo wielkie, ważne i piękne tęsknoty w życiu każdego człowieka. I o tych tęsknotach między innymi mówili nasi goście na dzisiejszym spotkaniu przedpołudniowym. Mianowicie, że każdy człowiek tęskni za tym, aby kochać, aby być kochanym. I każdy człowiek tęskni za domem. Każdy chce mieć dobry, bezpieczny dom. Chce mieć miejsce, do którego chętnie wraca. Miejsce, w którym na niego czekają ludzie, którzy go przywitają, którzy go kochają. Każdy młody człowiek tęskni za tym, żeby kochać, żeby być kochanym. I myślę, że sprawdzają się słowa świętego Pawła Apostoła, który powiedział, że gdybym miał wszelkie zdolności, gdybym miał bardzo wiele bogactw, nawet te bogactwa rozdał, ale nie potrafił nikogo pokochać, to jestem jak cymbał brzmiący. I najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie nie są ci, którzy mają mało czy dużo, którzy zdobyli jakieś stopnie naukowe, czy żyją bez nich. Ale najbardziej nieszczęśliwi są ci, którzy nie potrafili nikogo pokochać, ani też nie spotkali się z odzewem na swoją miłość. I też na pewno do takiej kategorii należą osoby, które nie zaznały klimatu domowego. Mówię, drodzy, o tym dlatego, że temat, który poruszacie, który powinien niejako się przewijać w waszych rozważaniach, spotkaniach, modlitwach, temat wolności, on jest oczywiście niezwykle ważny, jest bardzo trudny, bo mówić o wolności nie jest łatwo, bo co to jest wolność? Każdy wyraz kończący się na si, ci jest bardzo trudny do zdefiniowania. Czym jest miłość? Czym jest przyjaźń? Bardzo trudno o tym powiedzieć. Ale też i są sytuacje takie, które potrafimy jakoś tak mniej więcej przynajmniej wyjaśnić. Chcemy, jeżeli, drodzy, myślimy o wolności, to chcemy oczywiście zaglądnąć do Słowa Bożego, które nam dzisiaj Pan Bóg daje. Pierwsze czytanie z listu świętego Jakuba mówi nam o takich postawach człowieka. Mianowicie mówi nam święty Jakub, że Pan Bóg czasami sprawdza człowieka, sprawdza jego miłość, jego wiarę, jego wytrzymałość. I jeżeli taki człowiek okazuje się być człowiekiem chwiejnym, to znaczy, że no nie jest z nim zbyt dobrze. Mówimy na przykład o ludziach, którzy zmieniają zbyt szybko poglądy, nie wiem, można partie polityczne, można jakieś zachowania. Mówimy, że jest jak chorągiewka na wietrze. Nic gorszego, jak ktoś nie ma jakichś takich stałych wartości. Pan Bóg nas czasami próbuje i jak gdyby patrzy, czy my jesteśmy stali w swoich postawach, w swoich zachowaniach. Czy jesteś też tak jak chorągiewka na wietrze, że w zależności od tego, jak kto mówi, jak się zachowuje, co obiecuje, co mogę ja z tego mieć? Jednego razu mogę się na przykład do Pana Boga przyznać, a jak mi to nie będzie odpowiadało, kiedy będę czuł, że wiatr idzie z innej strony, bardzo szybko się z tego wycofam.
Niektórzy na przykład mówią, że wiara to jest sprawa prywatna. Że o wierze owszem mogę rozmawiać, ale w swoim domu czy na takich spotkaniach. Że wiarę nie muszę wyznawać na zewnątrz, że znaki zewnętrzne, które nosicie wy tutaj na spotkaniu, są oczywiście bardzo ważne, piękne, ale kiedy pójdę do szkoły, wrócę na studia, to ktoś powie, że najważniejsze to, co w sercu. A wiara domaga się wyznawania. Wiara domaga się wyznawania. Z wiarą, kochani, jest tak jak też i z miłością. Wiara jest podobna do miłości. Za młodych lat, kiedy byłem młodym księdzem, uczyłem w szkole ekonomicznej, większość było dziewcząt. I pamiętam, że wtedy była taka moda, przyszła taka trochę moda na to, żeby mówić o sobie, że jestem osobą wierzącą, a nie praktykującą. Jakieś takie wtedy miałem takie światło od Pana Boga i pamiętam, jak któryś raz jedna z dziewczyn powiedziała, że ona nie chodzi do kościoła, ale właśnie wierzy w sercu, to życzyłem tym dziewczynom, powiedziałem im tak, że słuchajcie, życzę wam, żebyście spotkały kiedyś w swoim życiu chłopaka. Takie przynajmniej trzy cechy chłopaka, nie wiem, jakie, dobrego chłopaka. Przystojny, bogaty, nie wiem jeszcze jaki, mądry, jakiś, nie wiem, niepobożny, jak jeszcze będzie, jakiś religijny. I ten chłopak powie wam, że was kocha, ale nigdy was nie przytuli, nigdy nie pocałuje, nigdy nie kupi żadnego prezentu. A jak wy go zapytacie, słuchaj, czy ty mnie kochasz w ogóle, bo ty... A on powie, tak, kocham bardzo, ale wszystko trzymam w swoim sercu, nie? To czy uwierzycie w taką miłość? No i mówię, no rzeczywiście, no nie za bardzo. Nie? Miłość domaga się czynu. Miłość także jest odpowiedzialnością. W sercu jak najbardziej, ale to musi potem przełożyć się na zewnątrz. Dlatego też trzeba zapytać się dzisiaj, czy ja jestem w swojej wierze stałym. Czy jestem tak jak chorągiewka na wietrze? Czy potrafię swoją wiarę wyznawać tutaj? Drodzy, z całym szacunkiem do waszego pięknego spotkania, kiedy tutaj czy podnosicie ręce, czy się modlicie, czy wzywacie Ducha Świętego, no cokolwiek tu robicie, z całym szacunkiem. Co to za sztuka wyznawać wiarę wśród ludzi wierzących? Prawdziwe wyznanie wiary zacznie się po wyjeździe. Kiedy wtedy trzeba będzie przyznać się do znaku krzyża, może do medalika, do krzyżyka, do tego, żeby odważnie powiedzieć, że chodzę w każdą niedzielę do kościoła. Czy jestem jak chorągiewka na wietrze? Bo można, drodzy, używać takich sloganów, tłumaczyć się troszkę, właśnie wierzący, niepraktykujący. Te same dziewczyny z tej szkoły ekonomicznej kiedyś też mnie pytały, pamiętam, że czy jestem, wtedy też taka moda przechodziła na wegetarianizm i pytały się, czy jestem wegetarianinem. Więc ja jako normalny mężczyzna jadłem wędliny i mięso, ale powiedziałem, że jestem wegetarianinem, ale nie praktykującym. Mówię. No to one mówią też, no to poproszę, co, po co ojciec tak mówi, że jest wegetarianin, a je mięso, nie? No to mówi, na to samo mniej więcej wychodzi. Miałem takiego kolegę, bo już niestety nie żyje, ale on też trochę nadużywał alkoholu, ale ile razy się spotkaliśmy, to on mówił o sobie tak, że jest abstynentem miejscowym. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie abstynenta miejscowego. Abstynent miejscowy to jest, on mówił tak zawsze o sobie, nigdy nie piję tam, gdzie mnie nie ma. I też używał tego słowa, prawda? Abstynent, kiedy wiadomo, że czegoś sobie odmawiam. Wiara, drodzy, domaga się także pewnej stałości, nie jak chorągiewka na wietrze. I Pan Bóg nas próbuje i będzie próbował, czy my rzeczywiście jesteśmy stali w naszej wierze.
w naszej miłości, w naszej przyjaźni. Może też, drodzy, jeszcze jedno zdanie w związku z wolnością, bo mówimy o wolności i śpiewamy o wolności. Dawniej piosenka naszego pokolenia, naszej młodości, zespół Perfect śpiewał: chcemy być sobą, to znaczy chcemy być wolni. Chyba chłopcy z Placu Broni śpiewali, że wolność tam kocham, szanuję, ale wolność też lękam, bo wolność jest trudna. Święty Paweł powiedział wyśmienite zdanie. Powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mogę zrobić, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Święty Augustyn powiedział: kochaj i czyń, co chcesz. I niektórzy pojmują to, że w takim razie, jeżeli powiem, że kogoś kocham, to wszystko mogę. A wiadomo, że miłość ma swoje granice, że kto kocha, nie skrzywdzi drugiej osoby. Wolność też ma swoje granice. Granica wolności jest dobro drugiego człowieka. Ale myślę, że, drodzy, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wolności. Mianowicie święty Jakub we wspomnianym liście, bo dzisiaj rozpoczęliśmy to czytanie tego listu, ale kto by chciał troszkę dalej przeskoczyć, to święty Jakub pisze bardzo ważne zdanie, że kto panuje nad słowem, panuje nad całym swoim ciałem. Kto panuje nad językiem, panuje nad całym sobą. To znaczy, że człowiekiem wolnym jest także ten, który panuje nad tym, co mówi, nad tym, jak mówi. Słowo jest niezwykle ważne. Słowem można zranić, słowem można podbudować. Czy panuje nad tym, co mówię? Przekleństwo na przykład jest niepanowaniem nad, znaczy, że nie jestem w pełni wolny. I można powiedzieć, że trzecią taką cechą człowieka wolnego, to człowiekiem wolnym jest ten, który panuje nad swoim grzechem. Wolny jest ten, kto może zapanować, znaczy może nie popełnić grzechu. Jeżeli ktoś jest zniewolony czymkolwiek, to nie jest człowiek wolny. Człowiek wolny to jest ten, który także panuje nad tym, co robi. I chcemy, drodzy, dzisiaj podczas tej modlitwy, podczas Eucharystii, chcemy modlić się o to, żeby Pan Bóg nam pomagał być ludźmi wolnymi, bo nikt nie może powiedzieć, że jest człowiekiem wolnym. Wolność się zdobywa, o wolność się walczy. O dobre, piękne życie trzeba naprawdę walczyć. I chcemy dzisiaj prosić Pana Boga, żeby nam pomógł dobrze zdobywać wolność albo zdobywać dobrą wolność, żeby wolność służyła przede wszystkim naszemu dobremu, pięknemu życiu. Tego, drodzy, życzę wam z całego serca. Amen.